Zapisujemy sobie oczywiście. Down the hill. Teraz mamy Crystal Mines. 34% gry. Jak najbardziej tak. Zapisujemy sobie. I jedziemy z następnym poziomem. Stacja. Walka z bossem. Moi kochani. Jeden z prostszych bossów, szczerze powiedziawszy, jeżeli mam być szczery. To bumerangi ci nie pomogą. Niestety się nie udało tutaj, ponieważ trochę nie ogarnąłem czym tu się strzela, ale przynajmniej mamy checkpoint. A nie, nie mamy checkpointa. Fuck. On oczywiście swoją sekwencję zawsze powtarza w momencie, kiedy giniemy. I teraz będziemy musieli go złoić działem. I znowu mi się kurde pokićkało, że ja kwadratem strzelam, a nie trójkątem. Nie wiem dlaczego w ogóle. No bo kurde trójkątem, żeby atakować, no to trochę bez sensu, co nie, moi drodzy? Dobra, i lecimy, druga runda. I tak właśnie na tym polega cała walka. Za dzieciaka nigdy z tym bossem nie miałem żadnych problemów, szczerze powiedziawszy. Nigdy nie miałem. Zawsze jakby... Za pierwszym razem go w zasadzie pokonywałem zawsze. Bo on jest bardzo prosty. Tylko teraz mi coś niestety na rzecz let's playa nie wyszło. Dobra, on uciekł, on spylił. To my teraz na ostatnią, kurde, tutaj konfrontację. Bo to już jest ostatni level i praktycznie to był jego cały pasek zdrowia, bez kitu. On ma tylko trzy takie rundy. No i mamy, kurde, naszego lokomotywistę, naszego maszynistę. Lokomotywistę. Dobranoc. No i to jest jedyne, co ty potrafisz. Jak nie idzie po twoje myśli, to uciekasz. Mroczne doki. Koniec. Drugi akt, a raczej drugi chapter gry jest zaliczony, jak ja to lubię nazywać. Jest i papuga, która na nas czeka. Kao! Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi. Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest 1000 dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. Możemy tak zrobić. I... Pytanie, czy ja chcę przedłużać odcinek. Nie wiem, jak mi pójdzie na tym wyścigu, więc zobaczymy. Tak, wyścig. I tutaj nie mamy nic innego do zebrania poza dukatami, więc będziemy mieli przy tym 2393, czyli prawie 2400 dukatów. A przypominam, że 3000 potrzebujemy, żeby dostać się wiadomo gdzie. Nawet spróbujmy. Niech będzie. Chociaż nie wiem, jakie tutaj są kontrolki. Na miejsca! Gotowi? Start! No na razie chyba jako tako będzie szło.
Dobra, R1 możemy tutaj ten nowy wyścig. R1 będziemy mogli turbo robić. Za dzieciaka nigdy tego wyścigu nie lubiłem. Oj, nigdy. Zawsze mi sprawiał on problemy. I nawet nie wiecie, jak ja kiedyś rage'owałem, robiąc ten wyścig. O Jezusie Chrystusie. Takiego wkurzonego dziecka to by... Nie wiem, czy byście chcieli takie wkurzone dziecko, jak taki wkurzony mały pomidorek zobaczyć. Ale serio, denerwował mnie ten wyścig. Chyba nie tylko mnie, bo gdzieś słyszałem, że niektórzy mieli też z nim problemy kiedyś. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy, ale niektórzy. Dobra, trzecie miejsce, jak najbardziej spoko. Walczymy o pierwsze miejsce, wiadomo o co chodzi, bo to w końcu wyścig jest. Dlatego sorry, że jeżeli tutaj będę mało mówił, ale po prostu mówię, chcę się skupić. Dobra, teraz do góry. Oj, oj, oj. Najgorzej. W ogóle dla takiej ciekawości my się tylko z bossmanami ścigamy, nie? Nie ścigamy się tutaj z żadnym innym tym, tylko z bossmanami. Czyli ten bossman ma swoich przyjaciół od 7 boleń. A, skrót jest zamknięty. Okej. No, jesteśmy teraz już pierwsi. Fajnie. Dobra, i widzę, że właśnie na tym polega odblokowywanie skrótu, czyli po prostu musimy przez te pierścienie skakać. Więc dobrze, zapamiętaj w takim razie. No i teraz, jeżeli będę starał się nie popełniać żadnych błędów, no to wyścig jest już wygrany dla nas. Już nawet nie będziemy musieli wtedy, nie wiem, denerwować się czy cokolwiek. Po prostu wyścig już będzie wygrany. Dlatego będę starał się nie popełniać żadnego błędu teraz. I dlatego się skupiam, a wy słuchajcie muzyki. Dobra, po raz kolejny tutaj skrót mam odblokowany. Pyk. Okej. I kolejny skrócik. Teraz utrzymajmy tylko pierwszą pozycję. Trzeba utrzymać pierwszą pozycję. No dobra, jestem z wami z powrotem. I teraz chwila prawdy. I teraz lecimy na maksymalnym turbo. Szybko. Yes! Wygrane. Bardzo dobrze. No i frajerzy przegrali. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Zapisz. Następny poziom. Mroczne doki. Wracamy do mrocznych doków. Już po wszystkim. Hej, zaczekaj! Usłyszałem od papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Nasz świat także potrzebuje twojej pomocy. Hunter wraz z... Pokonaj ośmioramiennego bandytę i uwolnij... Niebezpieczna Rafa, ale tym zajmiemy się następnym razem. Tutaj już będziemy mieli nasz następny akt gry, gdzie będziemy mieli właśnie poziom podwodny. I tutaj on będzie się składał chyba z tych trzech. Ewentualnie zrobimy tak, że... No, zrobimy tutaj te trzy
poziomy, potem następna sesja to będzie to i potem pozostałe poziomy. Ale dobra, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej. Jeżeli wam się oczywiście spodobało, zapraszam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z KO Challengers i nie tylko. Trzymajcie się i cześć!